Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w ten piątkowy poranek. I dzisiaj będzie bardzo króciutko, bo śpieszę się do szkoły. Ale chciałbym się z Wami podzielić jednym zdaniem, które w jakiś sposób jest moją dewizą. I myślę, że powinno być też Twoją dewizą, Twoją ścieżką życia, dlatego że w tym zdaniu odnajdujemy wolność, autentyczność, swoją autentyczność. I to zdanie w jakiś sposób pociąga nas do tego, żebyśmy zdejmowali maski, które mogą być w naszym życiu. Pozwólcie, że to zdanie Wam przeczytam. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę Wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Mega zdanie. Słuchajcie, dzisiaj człowiek bardzo często chce się podobać człowiekowi. Bardzo często chce się podobać człowiekowi. I nie mówię, że to jest złe. To jest dobre. Ale bardzo często przez to zatraca swoją tożsamość. Musi łamać głos swojego sumienia. A to już jest złe. I popatrzcie, przecież człowiek, drugi człowiek, tak samo umrze jak i ja. Nie? I on nic więcej nie może zrobić. Gdyby nawet zabił moje ciało, ale nie może zabić mojej duszy. Ale jest ktoś, kto tę duszę może wtrącić do piekła. I to osobą jest Bóg. Chociaż Bóg jest pełen miłości i tę miłość pokazuje nam w tej właśnie Ewangelii, kiedy mówi do nas, że nawet włosy na głowie są w nas policzone, że jesteśmy ważniejsi od wróbli. Jest to Bóg miłości, który pragnie naszego zbawienia, ale mówi to zdanie Jezus Chrystus po to, żebyśmy się Go bali. Ale nie takim strachem, że nie wiem, Bóg mnie ukarze, że muszę wypełniać, że muszę być niewolnikiem. Nie! Ja mam się bać, aby tej miłości nie zawieść. Bóg pokłada we mnie nadzieję. Dał mi pewne dary, charyzmaty. Ma wobec mnie plan. I ja mam zrobić wszystko, żeby tej miłości nie zawieść. Żeby zainwestować w tę miłość. Żeby Bóg czuł się przeze mnie kochany. Żeby On mnie podziwiał. Żebym ja był piękny, piękna w Jego oczach. I jeśli tak będzie, jeśli zadbam o tę przyjaźń, o tę relację, to też będę piękny w oczach innych ludzi. Nawet w oczach tych, którzy nie zaakceptują mnie, mojego sposobu myślenia, mojego sposobu rozumowania i tak dalej. Ale będę prawdziwym człowiekiem. Będę człowiekiem miłości. Bo Jezusa nie zawiedzie tylko ten człowiek, który potrafi kochać. Zastanów się więc, w którą przyjaźń warto zainwestować? Czy zainwestować przyjaźń z człowiekiem, który niejednokrotnie się z ciebie śmieje, niejednokrotnie wymaga od ciebie rzeczy, których ty nie chcesz robić, niejednokrotnie wytyka twoje błędy, niejednokrotnie ty musisz łamać swoje sumienie, głos tego sumienia, robić to, czego nie chcesz? Czy w przyjaźń z Jezusem, który wymaga od ciebie tylko jednego, żebyś Go kochał? A jeśli Go pokochasz, to będziesz kochał ludzi, nawet tych, którzy cię będą krzywdzili. Bo jesteś ważniejszy niż wiele wróbli i włosy na twojej głowie są policzone. Piękne słowa dzisiaj mówi do nas Jezus. Życzę ci więc, drogi słuchaczu, tak mogę powiedzieć, no i sobie też oczywiście, żeby ta nasza relacja z Jezusem dzisiaj i przez całe nasze życie była piękna. Pozdrawiam was i życzę wam miłego dzionka. Pa, pa, pa.